ponieważ teatr jest nieprzewidywalny. Macie nowe spotkanie z nowym słowem, muzyką, choreografią, a najważniejsze to są spotkania z ludźmi po prostu, z którymi się pracuje. I ja dziękuję za spotkanie i przede wszystkim wam. Dziękuję ślicznie. Podładować akumulatory i znów na kolejny rok mam w pełni naładowany. Dzięki wam, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Całokształt, nie tylko teatralny, ale również muzyczny na 10 deszczu. Zapraszam wszystkich uczestników Teatru Babus Sobotu! Zapraszam wszystkie piękne osoby na scenę. Chodźcie do nas, od nas, dla nas, za całokształt. Jest, Eliaszu? Uf. Boję kochurków kiszonych. Bardzo smacznych, prosto ze Studzi Wód. Tutaj tato zrobił, można kosztować i można jeść, a po polsku to można jeść i kosztować to prawie że to samo, bo mówię w gwarze podlaskiej, w gwarze, o której mówimy tutaj też w Bielsku. Po swojemu. I to jest prezent fundowany, przekazany przez Muzeum Małej Ojczyzny w Studzi Wodach oraz przez stronę Po swojemu. Zapraszamy na fejsie, jest stronka, a obórki oczywiście domowej pyszne. A ta nagroda trafia do pana Piotra Subocza z Teatru Kapry! Który opowie wam, co to jest, a ja wam powiem dlaczego ta nagroda, bo generalnie to naprawdę jest tak, że to jest bardzo ważna dla nas nagroda. Marcin, powiedz, co to jest? Ja zacznę od tego, że witam was, witam wszystkich. Przemówienie takie przygotowałem długie, ale skrócę je do minimum, tak mniej więcej 3 minuty usiąść. Z Mateuszem znamy się od wielu lat. Dobre chwile, złe chwile, bo takich nie pamiętacie. Wczoraj też. Mam nadzieję, że się udało. Postanowiliśmy, że będziemy was wspierać, ponieważ nie było, żeby nie my, nie byłoby tej kategorii suchy żart, tak? Jak to było? Dokładnie. Więc te wszystkie kategorie zostały wymyślone przez Krzyśka, który też wspiera polski biznes spirytusowy. Chciałem się strasznie odnieść, podziękować, nie widzę, bo pod słońce stoję, gdzieś Krzyśkowi za ten plakat. To urzekł mnie, jak go tylko zobaczyłem i zresztą zobaczyłem, że ktoś rozpoczynając dechę wbił gwóźdź w dechę. No i tak to się zaczęło chyba. No ale dobra, wracając do tego. Specjalnie stworzony produkt, starzony w beczkach, alkohol mocny, tak jak mocny jest Mateusz i jego dzieło. I takie tam już nie będę miał dłużej mówić, ale... I teraz mówię. Generalnie tę nagrodę dostaje człowiek, z którym... Umówmy się, że to jest łapówka. I ta osoba będzie wiedziała, o co chodzi. Nagroda ląduje w ręce Romana Kuliga! Laureatką jest Aleksandra Soczyńska z Teatru Kapsu. Ale super. Ewy! Nie! Wygrywa
Ewelina Laszkiewicz! Fantastycznie bawicie, to jest wartość sama w sobie. Fundacja Drugą Niwę Pamiętane powstała 6 lat temu, ale głównym jego celem jest wspieranie młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi. Ja tu widzę samych młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi, a twórczość teatralna to jest kwintesencja kreatywności i przedsiębiorczości. Wielkie gratulacje. Na 10 desze do wygrania jest stypendium roczne w wysokości 6000 zł. 500 zł miesięcznie będziecie dostawali od Fundacji Unitalent oraz wielkie brawa, drodzy Państwo! Oraz ta przepiękna, cudowna nagroda zaprojektowana przez Kaję Lewandowską, uczennicę Mateusza, a zrobiona została przez innego człowieka. Oczywiście, że przez Macieja Niewińskiego. Tak, tak, tak. Przez Macieja Niewińskiego. Więc wielkie brawa. Torba, dyplom i wszystko inne piękne i uścisk prezesa. Ta nagroda trafia do spektaklu, który wystąpił u nas w Bielsku Podlaskim, a ten spektakl brzmi tak. Tym spektaklem